Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Przyjął naszą naturę. Zobacz Galacjan, rozdział 4, werset 4. Wielu współczesnych Jezusowi ludzi uważało go za wyjątkową osobę, ale znali go jedynie jako człowieka. Gdy Samarytanka pobiegła do miasta, by opowiedzieć o niezwykłym Żydzie, którego spotkała przez studni, mówiła: chodźcie, zobaczcie człowieka. Postrzegała mistrza podobnie jak inni. Nawet jego uczniowie z trudem uświadamiali sobie, że Jezus jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. W jakiś sposób poniższe wersety świadczą, iż Jezus był prawdziwym człowiekiem z krwi i kości. Mateusza, rozdział 8, werset 24. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, tak że fale łódź przykrywały. On zaś spał. Mateusza, rozdział 21, werset 18. A rano, wracając do miasta, łaknął. Jana, rozdział 4, werset 5-6 i werset 7. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba, Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6:00. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jana, rozdział 11, werset 33-35. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł: gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak go miłował. Jana, rozdział 19, werset 28. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. Będąc na ziemi, Jezus dobrowolnie zaniechał niezależnego posługiwania się boskimi możliwościami. Zaniechał, a nie zrzekł się. Te możliwości pozostały w nim do jego dyspozycji, a on mógł użyć ich w dowolnym czasie dla swojej korzyści, ale nie uczynił tego. Pokusa skorzystania z nich dla uwolnienia się od trudności w sposób niedostępny dla nas była najważniejszym składnikiem codziennej walki, jaką toczył przez całe swoje ziemskie życie. Warto pamiętać, że Pismo Święte nie odpowiada na wszystkie pytania, jakie mogą nam przychodzić na myśl. Na przykład pisarze biblijni nie próbowali nawet wyjaśniać równowagi istniejącej między składnikami ludzkiej i boskiej natury Jezusa. Jednak oczywiste jest, że Chrystus był jedną osobą. Techniczne parametry tej jedności nie są omawiane. Biblia zawiera jedynie dobitne świadectwo istnienia takiej bosko-ludzkiej jedności w Synu Człowieczym, będącym jednocześnie Synem Bożym. Chrystus przyjął ludzką naturę nie na niby, ale rzeczywiście, naprawdę posiadał naturę człowieka. Dlaczego człowieczeństwo Chrystusa jest dla nas tak bardzo ważne? Co oznacza dla nas świadomość, że Jezus stał się człowiekiem? Co czujesz, wiedząc, że Pan wziął na siebie nasze ludzkie ograniczenia? Dziękuję.